Cześć. 6 czerwca Szewska kawka czyli przegląd napraw i oczywiście ogłoszenie wyników. Był to pierwszy konkurs, który zorganizowałem. Dlaczego? Dlatego, żeby uświadomić sobie i wszystkim konsumentom to, że kiedyś buty były lepszej jakości i za buty było trzeba zapłacić w stosunku do zarabianych pieniędzy o wiele więcej niż teraz. Teraz buty z Upływem lat po prostu w perspektywie wzrastających zarobków cena butów maleje. Buty idą na drugi plan. Ludzie coraz mniej uwagi poświęcają jakości i wyborowi butów. Co może świadczyć o, o tym, że społeczeństwo ubożeje albo że mamy inne priorytety: takie jak smartfony, lekarstwa w aptekach. Teraz. Niestety jest taka tendencja, że buty są na drugim planie i często kupujemy byle co, a później za jakieś lata wyjdzie to wszystko w różnych schorzeniach, prawda? Ponieważ no, w butach można powiedzieć, że spędzamy większość czasu, cały czas gdzieś chodzimy, coś robimy, coś załatwiamy, więc musimy się przemieszczać. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi do mnie z naprawą butów i śmieje się, że naprawa kosztuje na przykład 80 zł, i klientka się śmieje: O, ja tam kupiłam buty za 60 zł. A ja mówię: Gdzie pani to kupiła? Ona mówi nazwę jakiegoś marketu spożywczego. Ja mówię: Naprawdę? No to już nie wiedziałem, że tam jest sklep obuwniczy. Myślałem, że tam się żywność kupuje i ewentualnie jakiś alkohol i wędliny. Ale no, takie są czasy. Słuchajcie, ja. My tego nie zmienimy. Wszyscy to jest taka, ten, taka tendencja, że jakość butów jest coraz słabsza, dlatego żeby ta cena była coraz niższa. Duże firmy biją się o to, żeby jak najwięcej sprzedawać, produkować tych butów, żeby te buty się jak najszybciej rozlatywały. I na przykładzie tutaj tych butów konkursowych, chciałem Wam pokazać, jak 22 lata temu wyglądały zarobki, ile kosztował chleb, bułka. Są ludzie tacy, którzy zbierają jakieś tam archiwalne paragony albo pamiętają po prostu te buty. Tam parę osób zgadło: kosztowały 409 zł, więc można powiedzieć, że bardzo dużo. Tak więc zwycięzcami dzisiejszego konkursu na YouTube jest pani Magda. Magda 25413. A na Facebooku Dariusz Grzeszczak. Gratuluję zwycięzcom. Proszę o kontakt telefoniczny na numer telefonu 504437652. Proszę wysłać smsa, imię, nazwisko, e, adres e-mail, kod paczko, paczkomatu i e, adres e, skąd jesteście. Okej. Okay. a to już będę widział z kodu paczkomatu, prawda? Więc wyślę może jutro albo w poniedziałek zorganizuję te paczki i gratuluję zwycięzcom. Łyczek kawy, bo coś mi w gardle zaszło. Chcę Wam też pokazać tutaj. O, może. Dobra, torebka później. Teraz pamiętacie z szewskiej kawki. Chyba pokazywałem te buty z dziurą na palcu. Udało się to. Ona miała dziurę i na przewylot i tutaj były do klejenia buty więc udało się to dobrze załatać. Nie ma nie ma jakiegoś większego śladu. Jest podwójna wstawka zrobiona. Pierwsza wstawka jest zrobiona tak żeby nie było wszędzie kleju żeby on nie prześwitywał udało się tak ładnie tutaj dojść żeby nic nie było widać. I teraz chcę Wam na szybciutko jeszcze pokazać zamek który też Wam pokazywałem ostatnio, był wszywany do tej torebki. Jest wszystko od wewnątrz przeszyte i zameczek ładnie się prezentuje. Nowy zamek, całkowicie nowa taśma, nowy suwak. Suwak tutaj jest bez blokady. W torebkach zazwyczaj są bez blokady, żeby nie haczyło nic, żeby się te ząbki nie wydzierały podczas otwierania, i tak też oryginalnie tutaj to wyglądało. środeczek też jest przeszyty, więc troszeczkę było przy tym zabawy. Dużo czasu trzeba było na to poświęcić, ale efekt jest bardzo dobry, moim zdaniem. I jeszcze taka ciekawostka: takie oto buty. Tu jest akuratnie Dior. Ja nie wiem, co to tam jest, ale słuchajcie, bardzo szybko się zdarły obcasy, i tam się ta kratownica cała zapadała. Jest to zapadnięte, więc było to odbudowane taką dosyć miękką i lekką pianką. Teraz będą robione fleki, ale to muszę zamówić specjalny materiał, ponieważ z tego, co patrzałem, nie mam tutaj w tej chwili takiego materiału, który by pasował, więc one muszą troszeczkę sobie poczekać i. Jak tam, zdziwieni jesteście, że te buty kosztowały tyle pieniędzy, że tyle mogły kosztować? E, takie, to, takie to były czasy. To Można powiedzieć, że to były czasy świetności też zakładów szewskich, ponieważ ludzie wtedy dbali o buty, i nawet zwykłe buty kosztowały około 100-150 zł. skórzane. E, tutaj oczywiście te z, z wyższej półki by, były droższe, e, ale ale to, to już było, i teraz, żeby coś takiego kupić w takiej jakości, to myślę, że ponad 1000 zł by trzeba dać. Skąd się, skąd powstała w ogóle firma Gino Rossi? Tam w opisie mam linka, jeżeli ktoś chce sobie poczytać, to zapraszam. Jest odnośnik do obszernego artykułu, w którym autor był w fabryce Meka, która. Właśnie powstała z rozpadu takiej dużej fabryki Alka w Słupsku działającej, północne zakłady przemysłu skórzanego, bodajże to się nazywało. No i te w latach 90. zaczęło się tam zatrudnienie coraz bardziej zmniejszać. Pracownicy odchodzili i tworzyli swoje małe firmy. Między innymi powstała z takich znanych firm firma Gino Rossi i Meka, czyli Nord. Mecca to Robią buty bardzo wysokiej jakości obecnie, szyte metodą pasową, Goodyear. I warto, jeżeli, przepraszam, jakaś chrypka warto, jeżeli zależy Wam na bardzo dobrej jakości obuwiu, to warto tam zajrzeć zobaczyć, co mają w swojej ofercie. Naprawdę świetne wyroby. Ja 4 lata temu byłem w tych okolicach i chciałem tam nagrać film pokazujący, jak, jak wygląda produkcja takich butów, jak to wszystko wygląda. E, miałem przyjemność porozmawiać z e, właścicielem. Natomiast niestety filmu nie, nie nakręciłem. W tym roku też będę w tych, w tych okolicach, ale nie wiem czy <grych> e, czy, 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 czy w ogóle e, próbować tam się odzywać, żeby coś coś nagrać. Nie wiem, czy podałam takiemu e, wyzwaniu. E, wtedy parę lat temu to, tak, bardziej spontanicznie chciałem to załatwić, ale teraz widzicie, Gino Rossi już prawie nie istnieje. Nie wiem, czy jeszcze to jest produkowane, na pewno nie w Polsce, gdzie stała fabryka. Tam jest podobno teraz magazyn, odkąd to przejęło CCC. No i jakoś obuwia spadła, prawda? Ale to taka ciekawostka. Słuchajcie, ja patrzę już na zegarek, tutaj jest 8 minut, już gadam, więc trzeba. Trzeba kończyć. Coś mnie chrypka dopadła, słuchajcie, <grych> i <grych> mam taki mały dyskomfort, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza to za bardzo w odbiorze tego filmu. Tak więc łyczek, kawki jeszcze na do widzenia. Zwycięzcom gratuluję i do zobaczenia. Cześć.